Gdybyśmy mieli wymienić nazwisko jednego człowieka, którego działalność naukowa wywarła niesamowity wpływ na rozwój cywilizacji i gospodarki. A pomimo tego pozostaje on niemalże nieznany, to jest nim właśnie Luca Pacioli. Pamięć o nim zachowują głównie księgowie i matematycy. Każdy jednak kto dobrze pojmuje rolę rachunkowości w systemie gospodarczym i finansowym, ten nie będzie się obawiał, aby nazwisko Paciolego wymieniać pośród takich sław jak Mikołaj Kopernik, Galileusz, Krzysztof Kolumb czy Leonardo da Vinci. W dzisiejszym odcinku z cyklu Mini MBA porozmawiamy o historii i teraźniejszości rachunkowości. W tym celu przywołamy fragmenty średniowiecznego traktatu autorstwa Luca Paciolego znanego jako ojciec rachunkowości. Zapraszam na odcinek mini MBA przygotowany specjalnie z okazji Dnia Księgowego. Aby zrozumieć rangę autorytetu, jakim cieszył się Pacioli w średniowieczu, wystarczy wspomnieć chociażby to, że sam Leonardo da Vinci prywatnie uczył się u niego matematyki. Ten renesansowy artysta, konstruktor, filozof i wynalazca był tak wdzięczny za odebrane korepetycje, że własnoręcznie wykonał ilustrację do dzieła Paciolego pod tytułem De divina proporzione, czyli o boskiej proporcji z 1509 roku. My jednak tutaj postaramy się zachwycić innym traktatem Paciolego, jest to fragment Summy de aritmetica. A mówiąc ściślej, jej traktat jedenasty pod tytułem De Computis et Scripturis, czyli o obliczeniach i zapiskach, albo po prostu o rachunkowości. W Polsce mamy to szczęście, że wysiłkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzieło to zostało przetłumaczone z języka łacińskiego i opublikowane w 2007 roku. Choć obecnie jest to lektura, która ma grubo ponad 500 lat, to moim zdaniem każdy student rachunkowości powinien ją przeczytać. Wchodząc do zawodu księgowego warto wiedzieć o pierwszym podręczniku rachunkowości, który przez kilkaset lat był po prostu jedynym elementarzem dla kupców, przedsiębiorców, bankierów i księgowych. Wracając do meritum, zapytajmy, co ojciec rachunkowości Luca Pacioli chciałby nam? Dzisiaj powiedzieć o sztuce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przeanalizujmy osiem wybranych cytatów z jego dzieła: De Computis et Scripturis. Spójrzmy zatem na mojego bloga Pierwszy wybrany na dzisiaj cytat brzmi następująco: Celem każdego kupca jest osiągnięcie dozwolonego prawem odpowiedniego zarobku, służącego do zaspakajania jego potrzeb. Z tego powodu kupcy winni zawsze rozpoczynać interesy w imię Boga i Jego święte imię musi się pojawiać na początku zapisu i być nieustannie obecne w ich myślach. Pacioli był franciszkańskim zakonnikiem, co ułatwiło mu dostęp do kariery naukowej na średniowiecznych uniwersytetach. Ten cytat ma jednak inne znaczenie. Musimy umieć odpowiednio odczytać go, szczególnie w kontekście współczesnej teorii zarządzania. Zobaczmy, że traktat Paciolego mówi o tym, że cel przedsiębiorstwa można rozpatrywać w wymiarze ekonomicznym, bo jest tam mowa o zysku i zaspokajaniu potrzeb, społecznym, bo jest mowa o normach prawa, a prawo jest normą społeczną, i wymiarze etycznym, bo interesy nie powinny kłócić się z tym, co wydaje się słuszne. To wynika z dzieła, które ma ponad 500 lat. Zatem, kto zna dylematy młodziutkiej teorii zarządzania w tym zakresie, a nie zna historii rachunkowości. Ten może być nieco zaskoczony. Drugi cytat. Po pierwsze, kupiec musi sporządzić staranny spis natury, dlatego pokażę Ci na przykładzie, w jaki sposób należy sporządzić inwentaryzację. Nie będziemy szczegółowo omawiać przykładu przywołanego w traktacie, ale wskażmy na to, że dzisiejsza praktyka zakładania ksiąg rachunkowych jest wciąż taka sama jak za jego czasów. Jeśli prowadzisz podmiot zobligowany do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów i w pewnym momencie przechodzisz na tak zwaną pełną księgowość, to musisz zrobić inwentaryzację na określony dzień i to w sposób, który został opisany już w traktacie De computis et scripturis. Cytat trzeci. Zaraz po inwentarzu potrzebne są trzy inne księgi niezbędne do dokładnego i wygodnego wykonywania pracy. Pierwsza nazywa się Memoriał, druga Dziennik, a trzecia Księga Główna, twierdził Pacioli. Kolejne pokolenia mijają, a sposób na zorganizowanie metody zarządzania zasobami rzadkimi, takimi jak ziemia, budynki, towary, pieniądze, kapitał i praca, będącymi w dyspozycji dużych jednostek gospodarujących, jest wciąż ten sam. Przez memoriał Pacioli rozumie zbiór dokumentów źródłowych, czyli na przykład w mojej małej spółce Zo jest to segregator. Pacioli nazwałby go memoriałem, bo stanowi podporę naszej pamięci. Dziennik dzisiaj przeważnie prowadzony jest już w wersji elektronicznej w systemie finansowo-księgowym. Zawiera chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gospodarczych, które mają wpływ na aktywa, pasywa i wynik finansowy jednostki. Dziennik wskazuje ich treść, wartość i dekretację na kontach księgowych. Księga główna zawiera systematyczne ujęcie wszystkich operacji gospodarczych na kontach księgowych, zatem można podsumować, że tak jak muzycy mają nuty i pięciolinie, architekci znają wzory na wytrzymałość materiałów, chemicy recytują z pamięci układ okresowy pierwiastków, a fizycy bazują na międzynarodowym układzie jednostek miar SI, tak my księgowi posługujemy się miarą pieniężną i wiemy, jak korespondują konta w systemie rachunkowości, a więc w zakładowym planie kont. Cytat czwarty. Konta to nic innego jak odpowiednio wymyślony porządek, który kupiec zachowuje i poprzez którego jednorodność zdobywa wiedzę o swoich sprawach i przede wszystkim o tym, czy interesy idą dobrze, czy źle. Zwykle postępuje się wedle potrzeb i stąd, jeśli zajdzie potrzeba, można dodawać zarówno towary na kontach, jak i liczbę kont, pisze Pacioli. Dziś oczywiście rzadko kiedy sam przedsiębiorca prowadzi swoje księgi rachunkowe, ale wciąż się to zdarza. Ja na przykład tak robię w mojej małej spółce Zo. Cały czas jednak pozostaje aktualne to, że rachunkowość dostarcza standardu informacyjnego, a więc ram porządku finansowo-organizacyjnego bez którego nie da się zarządzać. Pokażcie mi skutecznego menadżera, który nie korzysta z informacji zaczerpniętych z systemu rachunkowości i nie analizuje ich w procesie decyzyjnym. Zwróćmy także uwagę na to, że cytat ten mówi o zdobywaniu wiedzy, a to kolejny kamyczek do ogródka współczesnej teorii zarządzania, która wydaje się, że odkryła ten element stosunkowo niedawno. Można również Przypuszczać, że gdyby sam David Ricardo uważnie przeczytał The Computis et Scripturis, nie mielibyśmy tyle zamieszania na świecie z dwuczynnikową teorią ekonomii przedsiębiorstwa, która błędnie zidentyfikowała jedynie dwa zasoby wytwórcze, to jest praca i kapitał oraz wszystkim tym, co później za sprawą Marksa z tego wyniknęło. Cytat piąty. Musisz wiedzieć, że dla każdej pozycji znajdującej się w dzienniku musisz sporządzić dwie w księdze głównej, to jest jedną po stronie winien, i drugą po stronie ma twierdzi Pacioli. Tak jak matematycy, astronomowie i fizycy budowali swoje teorie na uniwersalnych prawach kosmosu, tak samo księgowi i finansiści mają swoje uniwersalne zasady ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne. Euklides nauczał, dowolne dwa punkty można połączyć odcinkiem. Newton głosił każdej akcji. Towarzyszy reakcja równo co do wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie. Zaś my księgowi od ponad 500 lat twierdzimy, wartość zapisu dokonanego w systemie kont księgowych po stronie debet musi być zrównoważona zapisem po stronie kredyt, lecz na innym koncie księgowym. I niemal jednym tchem z dumą dodajemy. To dlatego zawsze wartość aktywów równa się wartości pasywów. Cytat szósty. Tak powstaje bilans którego się dokonuje po zamknięciu księgi, ponieważ suma po stronie winien musi być równa sumie po stronie ma. Jeżeli sumujemy wszystkie pozycje po stronie winien na osobnej kartce, nawet gdyby było ich 10 tysięcy, a następnie wszystkie pozycje po stronie ma, dwie otrzymane sumy, muszą być sobie równe, twierdzi Pacioli. Bilans musi wyjść na zero, mawiają księgowi. Tak jest nie tylko na koniec roku, ale na dowolny moment, na który przyjdzie nam zamknąć księgi rachunkowe. Cytat siódmy. Po wszystkich innych pozycjach przychodzi konto nazywane zyski straty, lub zarobek i utrata, lub profit i uszczerbek, w którym się wszystkie inne pozycje zamykają, jak to później się powie przy bilansie. To konto ostatecznie ma zostać zamknięte poprzez przeniesienie na konto kapitału, a które jest zawsze ostatnim ze wszystkich kont otwartym w księdze. Pisał ojciec rachunkowości. Tutaj mamy skodyfikowaną zasadę akumulacji kapitału poprzez dopisywanie do niego zysku roku poprzedniego. Wynik finansowy jest rezultatem ekonomicznym działalności przedsiębiorstwa i świadczy o jego efektywności w łączeniu zasobów, a więc synergii gospodarczej. W rachunku wyników widzimy jak pod lupą skąd pochodzą wszystkie zyski i straty przedsiębiorstwa. Możemy także ocenić, czy przedsiębiorstwo jest dobrze zarządzane. Na zakończenie tych cytatów przypomnijmy jeszcze jedno przysłowie, o którym warto wciąż pamiętać. Znane przysłowie mówi, kto nic nie robi, nie myli się, a kto się nie myli, niczego się nie nauczy. Ustawa o rachunkowości mówi, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. W życiu i biznesie nie da się osiągnąć takiej perfekcji i błędy się zdarzają, które rzutują na nasze osiągnięcia i wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zatem, jako księgowi musimy być bezbłędni, ale jako przedsiębiorcy nie bójmy się popełniać błędów. Oczywiście starajmy się, aby było ich jak najmniej, ale przede wszystkim z tych popełnionych wyciągajmy wnioski na przyszłość. Pamiętajmy także, że księgi rachunkowe są kluczowym elementem składowym przedsiębiorstwa, jak co tego kodeks cywilny w artykule 55.1. Tyle teorii zaczerpniętej od Paciolego, a teraz czas na ważne pytania. Zastanów się, czy jesteś zadowolony ze swojej wiedzy z dziedziny rachunkowości, czy potrafisz ją wykorzystać w biznesie, czy widzisz użyteczne związki pomiędzy rachunkowością a praktyką zarządzania. Zastanów się, czy wykorzystałeś już kiedyś zasady rachunkowości w praktyce, ale przede wszystkim pomyśl, czy mógłbyś wykorzystać rachunkowość do rozwoju Twoich obecnych lub przyszłych kompetencji. Ja zapraszam. Wszystkie zainteresowane osoby opanowaniem podstaw rachunkowości do bezpłatnego uczestnictwa w moim kursie online pod tytułem Minikurs rachunkowości online dla początkujących. W tym celu na stronie kursy.lesowniemczyk.pl po prostu zapisz się na mój kurs. Ponadto pamiętaj, że praktyczne omówienie zasad rachunkowości finansowej znajdziesz w jednej z moich dziewięciu książek pod tytułem Rachunkowość, czyli podstawowy kurs biznesu. Warto to wszystko wiedzieć. Na zakończenie tego krótkiego filmu o Luca Pacioli i traktacie The Computis et Scripturis zachęcam Cię do komentowania. Napisz przede wszystkim, na jakim etapie zdobywania wiedzy z rachunkowości jesteś. Czy jesteś może wieloletnim ekspertem, specjalistą, głównym księgowym, a może dopiero adeptem rachunkowości w szkole średniej, albo studentem na uczelni. Daj łapkę w górę, jeżeli uważasz, że rachunkowość to dziedzina wiedzy, którą warto zgłębiać, która ma przyszłość i subskrybuj ten kanał, abyśmy pozostali w stałym kontakcie, bo już wkrótce pojawią się kolejne odcinki z cyklu Mini MBA.